Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Dzisiejsze spotkanie z Państwem rozpoczniemy wybraną przeze mnie piosenką w wykonaniu Anny Jantar. Zimno jak sto diabłów leje deszcz, a świat uderzył w płaszcz. Nawet kropli słońca bury zmierzch, a w tym wszystkim ja. Cały peron w swetrze z pełny chmur skulił się jak pies. Wietrzyk wieś, wagonów szur, zgubiony w mokrej mgle. Chcielibyśmy jeszcze raz powrócić do obchodów proklamowanego przez Parlament Ontario miesiąca maja miesiącem dziedzictwa polskiego. Przedstawimy Państwu relacje z kilku uroczystości, jakie z tej okazji odbyły się w Windsor. Realizatorem sprawozdania jest Piotr Niemasik, a tekst komentarza czytają jego autorki, panie Małgorzata Holec i Izabela Lech. Parlament Ontario ustanowił miesiąc maj jako miesiąc dziedzictwa polskiego w Ontario. Ustawa nr 18 została przyjęta przez Parlament Ontario w dniu 6 grudnia 2021 roku. To all my friends in the Polish diaspora, in Polonia and in Poland, I wish you all a wonderful Polish Heritage Month. Niech żyje Polska! Ontario jest domem dla ponad 500 000 osób z polskim pochodzeniem, a Polonia jest jedną z najliczniejszych grup etnicznych w Ontario. Ogłoszenie miesiąca maja miesiącem dziedzictwa polskiego jest dowodem uznania wkładu wielu Polaków w rozwój prowincji w wielu wymiarach – kulturowym, ekonomicznym oraz społecznym. Maj to miesiąc wyjątkowy w polskim kalendarzu. Ten wiosenny już miesiąc rozpoczynają święta, których czas świetności już minął, które dopiero zostały niedawno ustanowione i te, których waga dla naszego narodu zawsze będzie ogromna. Tak jak i w Polsce, tak i tu na obczyźnie Polacy dumnie celebrują majowe wydarzenia. Windsor Ontario też uczcił majowe święta całą pletorą wydarzeń. Z inicjatywy Stowarzyszenia Polskiego Domu Ludowego prawie stuletniej organizacji polonijnej miasto Windsor na czele z prezydentem Drew Dilkins zatwierdziło aplikację o proklamację miesiąca maja jako miesiąca dziedzictwa narodowego w naszym mieście. Celebracja miesiąca dziedzictwa polskiego rozpoczęła się mszą świętą w intencji ojczyzny, która miała miejsce w dniu 1 maja w kościele Świętej Trójcy w Windsor.
Mszę celebrował ksiądz Stanisław Izdebski. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe organizacji polonijnych oraz dzieci i młodzież z ZHP, zespół pieśni i tańca Tatry i uczniowie polskiej szkoły oraz parafianie. Kontynuacją uroczystych wydarzeń był program artystyczny w wykonaniu polskiej szkoły, chóru parafialnego, zespołu Pod Niebem Pana, ZHP Windsor i zespołu Polskie Nadzieje. Uroczystości trwały dalej, tym razem w przyjaznych i dobrze znanych murach Domu Polskiego, gdzie grupa młodzieżowa imienia Jana Kaniewskiego przedstawiła program artystyczny pod tytułem Historia Konstytucji 3 maja, przygotowany przez panią Katarzynę Udroń. W dniu 2 maja uroczystości przeniosły się do Miejskiego Ratusza, gdzie odbyło się długo oczekiwane otwarcie wystawy 20-lecia współpracy miast partnerskich Windsor-Lublin w Urzędzie Miasta Windsor. Pierwszym mówcą był prezydent miasta Windsor Drew Dilkins, który był w Lublinie w 2010 i 2015 roku i ku radości obecnych założył Polski Ludowy Kapelusz. Podkreślił on duże osiągnięcia współpracy partnerskiej oraz ponad 100-letni wkład Polonii w rozwój Windsor. To recognize our sister city and the relationship we have there, it's right to recognize this special month, the proclamation I'm happy to present to Jerry and the Polish Canadian Business and Professional Association. Następnie Fred Francis, radny miasta oraz przewodniczący The International Relations Committee stwierdził, że relacje pomiędzy Windsor i Lublinem są jednymi z najbardziej aktywnych ze wszystkich 12 miast partnerskich. I can think of no other city that we could be more proud of to have as our sister city than Lublin, Poland. Wreszcie Stephen McKenzie, prezes oraz Chief Executive Officer on Invest Windsor Essex, stwierdził, że misja handlowa do Polski w 2019 roku z Windsor Essex była bardzo owocna i jest czas na kolejną, tym razem z Polski do Windsor Essex. And so what better way, I'm going to declare this, Jerry, the official kickoff of coming back, of rebuilding, reconnecting with our connections in Lublin and beyond. W spotkaniu brali udział przedstawiciele miasta Windsor i Polonii z udziałem przedstawicieli młodzieży w pięknych ludowych strojach z zespołu pieśni i tańca Tatry. Na zakończenie prowadzący spotkanie Jerzy Barycki, autor wystawy, prezes The Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor, podziękował prezydentowi miasta za rozpoczęcie procesu nadania nazwy Copernicus Street w Windsor, której otwarcie planowane jest w 2023 roku, dokładnie w 550. rocznicę jego urodzin. Uwieńczeniem było wciągnięcie biało-czerwonej flagi na maszt przed ratuszem, gdzie dumnie przypomina o naszej silnej obecności na kanadyjskiej ziemi. 8 maja w Kanadzie przypadł Dzień Matki. Z tej okazji Stowarzyszenie Polskiego Domu Ludowego przygotowało uroczysty lunch, podczas którego zaprezentowano program artystyczny w wykonaniu Magdy Kamińskiej, zespołu pieśni i tańca Tatry, zespołu Polskie Nadzieje, Marcina Balceraka i Stanisława Łukawskiego. W dniach od 9 do 13 maja budynek Miejskiego Ratusza zaświecił kolorami polskiej flagi. Iluminacja przyniosła radość nie tylko Polonii w Windsor, ale naszym sąsiadom w Detroit. To wydarzenie miało wymiar historyczny i miejmy nadzieję, że na zawsze wpisze się w kalendarz wydarzeń. W dniach od 9 do 17 maja odbyła się nowenna do świętego Jana Pawła II, której towarzyszyła wystawa o świętym Janie Pawle II. 18 maja odbyła się msza święta dziękczynna w 102. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, zakończona wieczornicą dedykowaną jego pamięci połączoną z apelem jasnogórskim. W majorowych uroczystościach nie zabrakło miejsca na uczczenie pamięci Mikołaja Kopernika w 479. rocznicę jego śmierci. Harcerze i przedstawiciele organizacji polonijnych zapalili znicze przy astrolabium w Jackson Park. A następnie młodzież zebrała się w Domu Polskim, gdzie odbyła się projekcja filmu o życiu Mikołaja Kopernika. Uwieńczeniem celebracji Miesiąca Dziedzictwa Narodowego i całej pletory wydarzeń była gala, która odbyła się w Domu Polskim. Głównym sponsorem tego wydarzenia była Polonia Center Windsor Inc. Wśród zaproszonych gości byli Drew Dilkins, prezydent miasta Windsor, Irek Kuśmierczyk, poseł Windsor-Tecumseh, Brian Massey, poseł Windsor West, Percy Hatfield, Windsor-Tecumseh, rząd ontaryjski, Dominik Roszak, wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Jerzy Barycki, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej i koordynator Miesiąca Dziedzictwa Polskiego. Polskie organizacje reprezentowali Małgorzata Holec, prezes Polskiego Stowarzyszenia Ludowego, Jerry Koski, prezes Polonia Center Windsor Inc.,
Greg Matiaszewski, manager Global Maintenance Corporation. Zbigniew Kruba, wiceprezes Związku Polaków w Kanadzie Grupa 20 w Windsor. Albert Flis, wiceprezes Polonia Park. Zbigniew Pona, wiceprezes Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor. Suzy Sawicki, prezydent Polish Canadian Students Association of Windsor. Anna Barycka, prezes konferencji Quo Vadis oraz Jarosław Nowakowski, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, placówka 126. Gośćmi specjalnymi byli Józef Palimonka, weteran II wojny światowej i mechanik dywizjonu 303 oraz Berta Onuch, siostrzenica fundatora SPDL. Uroczystej kolacji towarzyszył program artystyczny w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Tatry i zespołu Polskie Nadzieje oraz wystawa Odyseja Skarbów Wawelskich. W swoich wystąpieniach goście podkreślali dorobek Polaków w budowaniu Kanady i o tym, jak ważna jest współpraca narodów w tworzeniu nowej, lepszej przyszłości. Dezygnowany ambasador Rzeczpospolitej Polskiej Witold Dzielski w swoim liście powiedział: „Chciałbym przekazać moje najwyższe wyrazy uznania dla organizatorów i uczestników tegorocznej gali Dziedzictwa Polskiego w Windsor, która odbywa się w ramach majowych obchodów Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w Ontario. Mija dopiero pierwszy miesiąc od mojego przyjazdu do Kanady. Już jednak jestem pod bardzo dużym wrażeniem działań Polonii Ontaryjskiej w zakresie dbania o polską kulturę, historię i nauczanie języka polskiego”. Na zakończenie prezes Stowarzyszenia Polskiego Domu Ludowego powiedziała: „To są życzenia i podziękowania płynące prosto z serca dla tych wszystkich, którzy przez ostatnie 2 miesiące tworzyli to historyczne wydarzenie. Nie dla siebie, ale dla innych. Dla nowego pokolenia. To hojna ręka Polonii Center Windsor Inc. i ich dyrektorów. Ale to również tradycja tych murów i ścian, które znają każdą uroczystość, każde zebranie, może nawet i każdą tarczkę. To miejsce przez prawie 100 lat chroni, godzi i buduje. To dom Polski. To miejsce jest sercem i duszą Polonii i tutaj zawsze wracajmy”. Zaprezentujemy Państwu relację z innego wydarzenia, które również odbyło się w maju, lecz nie ze względu na Miesiąc Dziedzictwa Polskiego, a z okazji obchodzonego 1 czerwca Dnia Dziecka. W niedzielę 29 maja w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze, po 3 latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-u, ponownie miała miejsce niezwykle popularna impreza oferująca rodzinom z dziećmi kilka godzin wspaniałej zabawy. Ta tradycyjna impreza, podobnie jak odbywające się przed świętami Bożego Narodzenia Mikołajki albo w lutym tak zwany Family Day, organizowane są przez zarządzającą tym najbardziej prężnym polonijnym ośrodkiem społeczno-kulturalnym w Kanadzie, Fundację Maksymiliana Kolbe. Tak jak podczas poprzednich lat, frekwencja dopisała. Nie dlatego, że wstęp był bezpłatny, ale z powodu licznych atrakcji przygotowanych dla dzieci, które przez długi okres czasu nie mogły brać udziału we wspólnych zabawach. Przy wejściu do budynku na dzieci czekali 2 rycerze i to w pełnej zbroi, a nawet z mieczami. Ich widok zapewne przeniósł przybywających w inny, raczej bajkowy świat, który w dodatku mogli uwiecznić wspólnym zdjęciem, pokazywanym później z dumą koleżankom lub kolegom. Następnie niektóre dzieci jeszcze przed udaniem się na salę zabaw ustawiały się w kolejce, by skorzystać z oferowanej profesjonalnej charakteryzacji, czyli popularnego malowania twarzyczek, a na życzenie także rączek, umożliwiającej w dużym stopniu zmienić znany ich rodzicom i otoczeniu wygląd. Pozbawione w ten sposób niejako swojej osobowości, wspólnie z innymi nie martwiącymi się łatwą rozpoznawalnością, dzieci korzystały z oferowanych atrakcji, m.in. z nadmuchiwanych zamków, tym razem jednak w formie ogromnych, również nadmuchanych zwierząt, słonia i psa.
to zawzięte, tylko z pozoru szalone, bezsensowne skakanie trwało przeważnie bardzo długo, więc na pewno musiało mieć jakiś konkretny, choć szerzej nieznany sens. Dzieci brały również udział w spokojniejszych zajęciach, rysując, robiąc różnego kształtu wycinanki lub w innych pracach ręcznych, jak wykonywanie ozdób i naszyjników z wielu koralików. Nad tą twórczością czuwały i dzieciom doradzały jak zawsze panie i dziewczęta ze stowarzyszenia Masz Serce, Okaż Serce, organizującego również spotkania samotnych osób i zabawy dla dzieci, z których dochód przekazywany jest dla biednych osób polskiego pochodzenia żyjących w Brazylii. Około 20 członków stowarzyszenia realizującego tak szlachetne cele prowadziło również bardziej dynamiczne zabawy i wprost wyścigi. Przy entuzjastycznym dopingu zawodników i rodziców odbywały się m.in. popisy w skakaniu przez będącą w stałym ruchu linę oraz pełne emocji biegi, połączone także z niesłychanie oryginalnym zadaniem, jakie należało wykonać na półmetku. Obserwując napięcie, a niekiedy wręcz rozpacz kilku zawodników biorących udział w wyrafinowany sposób utrudnionym biegu, którym nie udało się wykonać szybko to, jak się okazuje, tylko na pozór proste zadanie, ośmielamy się zasugerować, by ustalić najmniejszą wagę, od której można uczestniczyć w tym ciekawym wyścigu. Dzieci przemieszczały się więc po sali Centrum Kultury od jednej atrakcji do drugiej, a niektóre z nich zatrzymywały się na chwilę przy pokaźnej wielkości pokrytej białym papierem płycie, aby zaprezentować swoje talenty plastyczne. Mając do dyspozycji niezliczoną ilość kredek we wszystkich możliwie kolorach, mieli okazję wyrazić w formie artystycznej własne refleksje i obserwacje lub światopogląd. Swoje stoisko miała także nasza Credit Union, jak zawsze jeden ze sponsorów Dnia Dziecka w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II. Dzieciom oferowano bardzo ciekawą grę, która cieszyła się dużym powodzeniem również podczas Dnia Polskiego, jaki odbył się poprzedniego dnia na Celebration Square w Mississadze. Kilku członków zarządu oraz osoby zatrudnione w oddziałach ponownie asystowały dzieciom pragnącym spróbować szczęścia w widocznie bardzo atrakcyjnej grze, w której można było wygrać odpowiednie do wieku zabawki lub inne prezenty. Zainteresowanie było duże, a gorące, pełne serdeczności kibicowanie stwarzało przy stoisku miłą atmosferę, wzbudzającą zainteresowanie ustawionych w kolejce dzieci, cierpliwie, a może i niecierpliwie, oczekujących na swą szansę. Organizatorzy pomyśleli nie tylko o potrzebach duchowych uczestników imprezy, którzy byli zaangażowani w różnego rodzaju twórczość, a do dyspozycji całych rodzin była polska kuchnia i napoje. Zaś najmniejsi już tradycyjnie ustawiali się w kolejkach do maszynerii produkującej legendarny klasyk dziecięcych imprez – cukrową watę. Widoczna na pierwszy rzut oka przyjemność, z jaką dzieci delektowały się popularnym przysmakiem, spowodowała zapewne, że tego dnia rodzice postanowili nie ujawniać swych obaw ze spożycia przez ich maluchów dużej ilości cukru, którego niekorzystne działanie jest podobno powszechnie znane. Innego rodzaju radości czekały na dzieci przed budynkiem Centrum Kultury, gdzie znalazła się poważnej wysokości zjeżdżalnia. Swoje wspaniałe, błyszczące na słońcu motory w kilku miejscach z dumą prezentowali członkowie uczestniczącego w dużych imprezach polonijnego klubu motocyklowego White Eagle z Mississagi, a tuż obok swój nie mniej lśniący, czyściusieńki, znany wszystkim potężny wóz ustawiło kilku strażaków, również z jednostki z Mississagi. Wszystkie te atrakcje wzbudzały zainteresowanie dzieci, które w pięknym, słonecznym dniu mogły na przykład wykazać się odwagą i ku uciesze pełnych podziwu rówieśników popisać się szybkim zjazdem z dużej wysokości. Mali mężczyźni mogli przyjrzeć się z bliska różnym, efektownym motorom, poznać ich marki, a nawet w asyście samych właścicieli usiąść przy kierownicy. Grupa motocyklistów w swych tradycyjnych strojach miała więc okazję, by się zaprezentować kolejnym osobom w środowisku polonijnym, a także przy miłej rozmowie spędzić niedzielne popołudnie.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wóz strażacki, który wielu dotąd mogło zobaczyć przeważnie tylko podczas szybkiego przejazdu, często na sygnale śpieszącego wypełnić kolejne zadanie, niejednokrotnie ratujące życie ludzi zagrożonych pożarem. Dzieci z ciekawością oglądały pojazd z najbliższej odległości, gdyż strażacy otworzyli wszystkie możliwe do obejrzenia półki i schowki, odsłaniając wiele detali wyposażenia potężnego wozu, a dzieci mogły z przejęciem dotykać tajemniczych urządzeń, regulujący cały proces techniczny związany z gaszeniem pożarów. Strażacy chętnie udzielali informacji oraz z satysfakcją ustawiali się do wielu zdjęć pamiątkowych z dziećmi, które jak zwykle same potrafiły znaleźć jeszcze inne, odpowiadające im miejsca do wspólnych, pełnych zadowolenia fotografii. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union zaprasza do korzystania z nowej, bardzo dobrej oferty na lokaty oszczędnościowe. Więcej informacji można uzyskać w dziale inwestycji pod podanym numerem telefonu lub na naszej stronie internetowej. Przedstawimy Państwu najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, obecnie przebywającego w Polsce. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Na nowojorskim Broadwayu rozpoczęły się właśnie przygotowania do wystawienia sztuki pod tytułem Pianista, opartej o pamiętniki Władysława Szpilmana. Pierwszym etapem projektu było pełne emocji czytanie sztuki, w której produkcję zaangażowany jest syn polskiego kompozytora i pianisty Andrzej Szpilman. Tytułową rolę odtwarzać będzie zdobywca prestiżowej amerykańskiej nagrody Tony, znany z wielu produkcji broadwayowskich i telewizyjnych Santino Fontana. Producenci zapowiadają, że po raz pierwszy w teatrze zostanie wykorzystany bogaty system dźwiękowy, wzbogacony o najnowsze technologie pozwalające na uzyskanie wyjątkowych efektów dźwięku przestrzennego. Przypomnę, że w 2002 roku Roman Polański wyreżyserował film Pianista, który jest ekranizacją autentycznych wspomnień kompozytora. Obraz otrzymał wiele nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych, w tym 3 Oscary. W czerwcu na ekrany trafił francuski dramat zatytułowany Między dwoma światami, w którym główną rolę gra jedna z najlepszych aktorek europejskiego kina, Juliette Binoche. W swym najnowszym filmie Binoche wciela się w cenioną pisarkę, która swoją najnowszą książkę planuje poświęcić sytuacji społecznej na północy Francji, będącej następstwem globalnego kryzysu ekonomicznego. Chcąc poznać problem od podszewki, kobieta udaje się do portowego miasta Caen, gdzie zatrudnia się incognito jako sprzątaczka. Im bardziej zagłębia się w świat ciężkiej, słabopłatnej pracy, tym więcej dowiaduje się o życiu ludzi, którzy, imając się różnych tymczasowych zajęć, desperacko próbują związać koniec z końcem. Film za literackim pierwowzorem staje się wciągającym studium społecznych nierówności i przejmującą opowieścią o ludziach zepchniętych na margines. Historią robiącą tym większe wrażenie, że w większość ról obok Binoche wcielili się aktorzy amatorzy, po raz pierwszy występujący na ekranie. Krytycy okrzyknęli rolę francuskiej aktorki w filmie najlepszą kreacją w karierze, podkreślając jej fantastyczne przygotowanie oraz wyjątkową naturalność. Po ponad dwuletniej przerwie Cirque du Soleil powraca czarującą produkcją pod tytułem Corteo, zapraszając do teatralnego świata pełnego zabawy i wzruszającej komedii.
Ten wyjątkowy spektakl miał swoją premierę w 2005 roku w Montrealu i początkowo był przedstawieniem namiotowym. Od tego czasu widowisko zachwyciło ponad 9 milionów widzów w 20 krajach na 4 kontynentach. Corteo po włosku oznacza procesję. To radosna, świąteczna parada, która powstaje w wyobraźni klauna. Spektakl łączy pasję aktorstwa wraz z wdziękiem i energią akrobatyki, a wszystko to jest pretekstem do zapoznania publiczności z niesamowitym teatralnym światem Cirque du Soleil, zawieszonym gdzieś między niebem a ziemią. Liryczna i zabawna muzyka prowadzi Corteo poprzez ponadczasową uroczystość, w której iluzja droczy się rzeczywistością. Hipnotyzujące akty jak balansowanie na drabinie, powietrzne akrobacje na ogromnych żerandolach czy klimatyczne, teatralne duety bohaterów tworzą z Corteo świat kontrastu, od którego widz nie może oderwać wzroku. Bardzo popularna również w Polsce czeska piosenkarka Helena Wondraczkowa obchodzi właśnie 75. urodziny. Z tej okazji zapowiada serię koncertów oraz nowe płyty. Helena Wondraczkowa ma na swoim koncie około 100 albumów. Wystąpiła też w około 20 filmach telewizyjnych, a także musicalach i filmach pełnometrażowych. Artystka mimo pięknego jubileuszu nie zamierza kończyć trwającej od 1964 roku kariery. Z okazji swoich urodzin zapowiedziała serię koncertów oraz płyty ze starymi i nowymi utworami. Ukazała się też jej biografia, w której fani znaleźć mogą nowe, interesujące informacje o ostatnich 10 latach życia i twórczości artystki. Przypomnę, że 5-krotna laureatka Nagrody Złotego Słowika wielokrotnie koncertowała w Polsce, gdzie podbiła publiczność na Festiwalu Piosenki w Sopocie piosenką Malowanej Dzbanku. Wkrótce ruszą zdjęcia do nowej wersji Akademii Pana Kleksa w reżyserii Macieja Kawulskiego. Projekt już teraz wzbudza ogromne emocje. Akademia Pana Kleksa to filmowa adaptacja bajki Jana Brzechwy. Pierwsza wersja Akademii, gdzie tytułową rolę Kleksa zagrał Piotr Frączewski, powstała w latach 80. Po blisko 40 latach Akademia znów wraca, lecz w uwspółcześnionej wersji, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki, Ady Niezgódki, która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga, profesora Ambrożego Kleksa, rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę. W Ambrożego Kleksa wcielił się Tomasz Kot, a Adę Niezgódkę zagra debiutująca na wielkim ekranie Antonina Litwiniak. I tą bajkową informacją żegnam się z Państwem, mając nadzieję na kolejne spotkanie za tydzień. Do zobaczenia. Przedstawimy Państwu kolejny odcinek zrealizowanego w 2019 roku serialu Hyde Park Crew, w którym zadawałem przechodniom pytania na przeróżne, powszechnie znane tematy. Oto wynik tej skromnej sondy. Do you know who Julius Caesar was? Some Italian guy. I guess he was like, maybe like a bachelor, some kind of stuff. Bachelor? Yeah, like selling goods and writing stories too, and just living total. Okay. Did he have anything to do with the Caesar salad? Well, that's his name, Caesar. Yeah. He like came to the country. He like came to the country? Like a Roman? No. Like coming. Can you give us the answer and like just end our misery? You were close with the Roman thing. Yeah. He just like came and did something. Yeah. Who was Julius Caesar? A Greek person. A Greek person? Yeah. Julius Caesar fought someone in a castle that I saw. Who's the person that he fought? Brutus? There's cats. Cats?
Ah, Julius Caesar. He was a Roman emperor. Yeah. Ancient, yeah. Did he have anything to do with the Caesar salad? No. Definitely not. Wait, didn't he? No, he didn't. Can you finish this sentence? To be or? Not to be. What play is this from? Spider-Man. Absolutely, by Shakespeare. That's where it's from. Can you finish this sentence? To be or? Not to be. What play is it from? I have no idea. Do you know who wrote it? No. To be or to be loved. To be or to be loved? Yeah. Okay, that's pretty close. To be or not to be? I don't even know. Nah, okay. Any ideas if you had to guess? Like Phantom of the Opera? I don't know. Can you finish this sentence? To be or? Not to be. What play is it from? Hamlet says it in a monologue to himself. Who wrote it? It's William Shakespeare. Absolutely. It's by William Shakespeare, I think. It is by Shakespeare. Is it Romeo and Juliet? No, it's not. No, Julius Caesar. No, the Caesar salad by Shakespeare. What is a homo sapien? She is? No, not her. Yes, not her. I am a homo sapien. People. Homo sapiens are people. Oh, Jesus. Yeah, people. It's not a human. It's what we've, from my understanding, it's what we've evolved from. What is a homo sapien? Deanna, what's a homo sapien? I've never heard that word in my life. Not sure. Homo sapien, a human being? Some form of a human being at some point in time. What causes winters and summers? It's the Earth rotating around the sun, or the sun rotating around the Earth. It's the rotation of the sun, the rotation of the Earth around the sun. So how does that work? Why do we have winters and summers? Because of our position around the sun and gravity. The gravitational force of the Earth and the Sun. Would you agree? Yeah, absolutely. She can answer. I'm not. It's the planet rotating and gets closer to the Sun and then further from the Sun. The going theory is because our Earth is on a tilt, so when it goes around the Sun, it also tilts, and so more of the Sun is facing the Earth, and therefore it's warmer, and then when it tilts the other way, less of the Sun is hitting the planet, and therefore it's winter. Very right. Yes. Chcąc choć przez chwilę kontynuować przyjemny nastrój stworzony przez moich rozmówców, przedstawimy Państwu rozważania Jana Kobuszewskiego i Jana Kociniaka na temat tremy oraz fragment piosenki w wykonaniu Katarzyny Kozak, zarejestrowane już przed wieloma laty podczas ich występu w Toronto. No, mimo tych wszystkich przeciwności, bylibyśmy młodzi, sprawni, pełni zdrowia, energii, siły, gdyby nie pewna przeszkoda. Tą przeszkodą jest choroba. Choroba, która prześladuje wszystkich występujących publicznie, nie tylko aktorów, ale i nawet polityków, nawet dzieci w szkole wyrwane do tablicy. A tę chorobę zawdzięczamy właśnie Państwu i ta choroba nazywa się po prostu trema. Objawy choroby. O, nadmierne moczenie. Na czole, tak? Paraliż języka, język kołowacieje. Serce ucieka do żołądka, żołądek wraz z wnętrznościami zajmuje miejsce opuszczone przez serce i rozum. Na twarzy pojawia się uśmiech dobrotliwego kretyna. Oczy uciekają do uszu, a uszy wyciągają się w kierunku suflera. Tak. I w ten sposób zamiast sprawnego aktora macie Państwo na scenę przerażonego osła. No, na każdą chorobę jest antidotum i na tremę też jest lekarstwo. Takim ludowym sposobem na zwalczanie tremy jest ziewanie. Tak. Naukowo to podobno udowodniono, że to jest racja w tym, że człowiek... Proszę spróbować. Człowiek ziewając pobiera większą ilość tlenu do płuc, organizm się dotlenia i trema znika. Tak więc, jeżeli Państwo zauważycie na salach koncertowych, czy na zebraniach poselskich, czy na kampanii prezydenckiej, że ludzi, którzy ziewają, to oni się nie nudzą. Nie. Oni się po prostu dotleniają. Drugim sposobem na zwalczanie tremy jest taki wyciąg z korzenia waleriany, czyli krople walerianowe.
No to jest bardzo dobry lek, uspokajający serce i nerwy, ale leku tego nie wolno przedawkować, bo kiedyś miał miejsce taki incydent, że zespół aktorski potwornie stremowany zażył za dużo waleriany, kiedy kurtyna poszła w górę, między widzami kręciła się gromada z ogonami do góry niesłychanie podnieconych kotów. Innym takim lekarstwem, też szalenie popularnym, zauważyliśmy, że w Kanadzie też są ludzie stremowani, tak, i zażywają tych leków, to jest wyciąg z kartofla, tak, albo z żyta, tak, tak, albo z pszenicy. Tak. Tak. Z tym, że tu trzeba uważać, bo ten lek znakomicie zwalcza tremę, ale źle wpływa na wymowę, wymowa staje się zagęszczona, tak? Oraz na zmysł równowagi. Duże spożycie tego leku może spowodować to, że człowiek znajdzie się w pozycji horyzontalnej. Właśnie. Zresztą na potwierdzenie tego, co Janek przed chwilką mówił, potwierdzenie tego znajdujemy w obrazie naszej ukochanej ojczyzny, kiedy to w dniach wypłat lub większych imienin widzimy po ulicach naszych miast, miasteczek i wiosek szwędających się mnóstwo stremowanych Polaków. Przed wojną w Teatrze Narodowym odbywała się premiera sztuki Williama Szekspira pod tytułem Wieczór Trzech Króli. Rolę Chudogęby grał pan Władysław Grabowski, ale człowiek ten miał ogromną tremę. W związku z tym natychmiast posłał swojego garderobianego po lekarstwo. Był to lek produkcji francuskiej, importowany z bardzo dobrej firmy farmaceutycznej Remy Martin, prawda? Pan Grabowski przyjął lek, jeden kieliszek, drugi szklaneczkę i przedawkował. Przedawkował, wymowa mu się zagęściła, żeby nie bardzo było wyraźnie, co on tam opowiadał. Publiczność krzyczała z widoków głośniej, pan Władysław się nie peszył, odpowiadał, przepraszam, którą kwestyjkę? Ale żeby było jeszcze zabawniej, to każdą kwestię szekspirowskiego tekstu kończył słowami, zwracając się do partnera, a cipier ty. A kiedy kończył partner, mówił, a cipier ja. Cypier ty, publiczność świetnie się bawiła. Mniej się natomiast bawił, niestety, dyrektor teatru. Bo w przerwie wyszedł przed kurtynę i odezwał się do widzów te słowa, że najmocniej państwa przepraszam z powodu niedyspozycji jednego z artystów. Jesteśmy zmuszeni przedstawienie przerwać. Bilety są ważne na ten dzień. Względnie kasa już w tej chwili zwraca pieniądze. Następnego dnia ukazały się recenzje. Antoni Słonimski pisał. Przedstawienie znakomite. Grabowski rewelacyjny. Nie rozumiem tylko, dlaczego w przerwie wyszedł przed kurtynę pijany dyrektor i odwołał tak znakomite. Dziś znowu cię zobaczyć mam. Dziś raju mi uchylisz bram. Chcę, byś witając dzisiaj mnie rzekł z uśmiechem słowa te largu botę. Ach, spójrz, to dla ciebie ten strój, jedwab lśniący jak zdrój. O kochanku ty mój, to ty będziesz patrzał i kradł czar kuszących mych szat wzrokiem swym zachwyconym lub zły. Ciebie ten cud nie jednego już zwiódł sekret ciała i mód. Dla ciebie dziś kładłam tę suknię mą. Jeśli chcesz, zdejmę ją. Tak, bardzo proszę, już pomagam. Czego, Boże? Do potem.
wierzaj mi, też dla ciebie, Sherry. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com. Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com. Polska Credit Union zaprasza do korzystania z nowej, bardzo dobrej oferty na lokaty oszczędnościowe. Więcej informacji można uzyskać w dziale inwestycji pod podanym numerem telefonu lub na naszej stronie internetowej. A teraz zapraszam na kilka wiadomości z Polski przygotowanych przez Telewizję Trwam. Na początek chcielibyśmy przypomnieć dwie ważne rocznice, jakie obchodziliśmy pod koniec ubiegłego miesiąca. W niedzielę 26 czerwca minęło 46 lat od powstania Komitetu Obrony Robotników. W czerwcu 1976 roku doszło do protestów robotników m.in. w Radomiu i Ursusie, które były spowodowane gwałtownymi podwyżkami cen. Robotnicy nie mogli pogodzić się z decyzją władz PRL o podwyżkach. W Radomiu spalili gmach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Natomiast w Ursusie unieruchomiono linię kolejową z Moskwy do Berlina. Podwyżki cen żywności zostały cofnięte jeszcze tego samego dnia, ale był to jedynie początek gehenny polskich robotników. Byli bici i skazywani na wieloletnie wyroki. Ich rodziny mogły liczyć na pomoc środowiska harcerzy związanego z drużyną Czarnej Jedynki. Otrzymywały one pomoc prawną oraz pieniądze. W ramach tego wsparcia utworzony został Komitet Obrony Robotników. Jego powołanie sygnowało 14 osób. Wśród nich Antoni Macierewicz czy minister Piotr Naimski. We wtorek 28 czerwca minęło 66 lat od tragicznych wydarzeń w Poznaniu. Poznański Czerwiec, nazywany także Powstaniem Poznańskim, był pierwszym zrywem niepodległościowym w powojennej Polsce. W ulicznych walkach przeciwko komunistycznej władzy zginęło blisko 60 osób, a kilkaset zostało rannych. Miejsce związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami w Poznaniu jest sporo. Najbardziej znane to dwa krzyże usytuowane na placu Adama Mickiewicza czy Muzeum Powstania Poznańskiego. Ale wszystko zaczęło się tu, w zakładach Hipolita Cegielskiego, w okresie głębokiego stalinizmu, kiedy to za krytykę władzy wtrącano do więzienia. To właśnie wtedy poznańscy robotnicy podjęli decyzję o strajku. Ze swoimi postulatami pojechali do Warszawy. Spotkali się oni z ministrem Fidelskim, ministrem przemysłu maszynowego, któremu przedstawili swoje postulaty. Wielkie było ich zdumienie, ponieważ minister zareagował pozytywnie. Powiedział, że tak, te postulaty oczywiście zostaną spełnione. Dzień po spotkaniu w Warszawie minister wycofał się z przyjętych wcześniej obietnic. To wywołało bunt. Robotnicy wyszli na ulicę. Dr Łukasz Jastrząb zwraca uwagę na to, że początkowo manifestacja przebiegała w sposób pokojowy. Ludzie są na tych zdjęciach radośni, pełni właśnie takiej euforii. Widać przyjacielskie uściski. Jest takie bardzo słynne zdjęcie, jak kilku robotników wita się ze sobą. Są uśmiechy. Radość na twarzy. Niestety ówczesna władza do stłumienia buntu wysłała ciężki sprzęt. 300 czołgów, kilkadziesiąt transporterów opancerzonych, samoloty, a do tego blisko 10 tysięcy żołnierzy. Wydano rozkaz strzelania do protestujących. Przez lata historycy spierali się co do liczby zabitych. Te różnice w podawanej liczbie ofiar, również w publikacjach naukowych, one w dużej mierze wynikają z faktu, że cóż, no, docieramy cały czas do nowych opracowań, do nowych
trochę archiwów, do nowych archiwaliów. Dziś mówi się o co najmniej 57 zabitych. Dodatkowo aż 700 osób zostało aresztowanych. Najmłodszą ofiarą poznańskiego czerwca był 13-letni uczeń Romek Strzałkowski. W trakcie powstania niósł on biało-czerwony sztandar. Romek chwycił sztandar, zamaczał go we krwi i wymachując przed oknami, pod oknami UB, wielokrotnie tam maszerował. Romek zginął od strzału z bliskiej odległości. Dziś mówi się, że to była egzekucja. Wydarzenia poznańskie odbiły się głośnym echem w kraju i na świecie. Pod koniec roku 56 nowym przywódcą PZPR został Władysław Gomułka. Nastąpiła wyraźna aktywizacja społeczeństwa. Polacy zaczęli odrzucać paraliżujący ich strach i coraz odważniej wyrażali swoje niezadowolenie. Poznański czerwiec był też jedną z inspiracji dla wybuchu powstania węgierskiego. W dniach od 28 do 30 czerwca w Madrycie odbył się szczyt NATO, drugi od ataku Rosji na Ukrainę. Podczas obrad, w których udział wziął także prezydent Andrzej Duda, podjęto decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu. W przeddzień rozpoczęcia szczytu sekretarz generalny Jens Stoltenberg zapowiedział, że siły szybkiego reagowania mają zostać powiększone do ponad 300 tysięcy żołnierzy, a Rosję, która nie przerywa ostrzału przeciwko cywilom, należy jednoznacznie określić jako wroga. Celem Kremla ponownie stały się obiekty cywilne. Po ataku rakietowym płonie centrum handlowe w Krzemieńczuku. Wewnątrz budynku mogło przebywać nawet 1000 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, i tu cytat, że nie sposób nawet myśleć, ile jest śmiertelnych ofiar ataku. Jednego z wielu od początku wojny. To więcej niż barbarzyństwo, powiedział Joe Biden w trakcie szczytu państw G7. Zaproszenie do udziału w szczycie otrzymał także Wołodymyr Zełenski. Mówił o potrzebie wzmocnienia sankcji. Wyraził też nadzieję na kolejne dostawy sprzętu wojskowego. Stany Zjednoczone, co potwierdził doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, chcą przekazać Ukrainie m.in. zaawansowany system obrony powietrznej średniego zasięgu. Będzie więcej wojsk NATO gotowych do obrony każdego z sojuszników. Na szczycie wzmocnimy naszą wysuniętą obronę, wzmocnimy nasze grupy bojowe we wschodniej części sojuszu do poziomu brygady, przekształcimy siły reagowania NATO i zwiększymy liczbę sił wysokiej gotowości do ponad 300 tysięcy. Obecnie siły szybkiego reagowania rozmieszczone wzdłuż wschodniej flanki NATO liczą 40 tysięcy. Oznacza to, że zostaną zwiększone prawie ośmiokrotnie. Putin, chcąc wymusić na NATO krok wstecz, kreuje się na ofiarę. Twierdzi, że sojusz, który przecież ma charakter obronny, tworzy wobec niego zagrożenie militarne. I takie właśnie stanowisko przedstawiał w rozmowach z Emmanuelem Macronem jeszcze przed inwazją, których treść opublikowała jedna z francuskich stacji telewizyjnych. Agresor oskarżał Wołodymyra Zełenskiego. To nie jest demokratycznie wybrany rząd. Oni doszli do władzy w wyniku zamachu stanu. Ludzie byli paleni żywcem, doszło do rozlewu krwi i Zełenski jest jednym z odpowiedzialnych. Już te słowa powinny były dać Zachodowi do myślenia, że Putin jest zdolny do wszystkiego. Przywódcami europejskimi wstrząsnęła jednak dopiero inwazja, a później zbrodnie wojenne. Dziś dla własnego bezpieczeństwa do sojuszu chcą dołączyć Szwecja i Finlandia. Drży także Mołdawia, której prezydent dziś spotkała się z Wołodymirem Zełenskim, zapewniając go o poparciu dla integralności terytorialnej Ukrainy. Amerykański portal Politico wskazuje, że położony w Polsce przesmyk suwalski stał się dziś najbardziej niebezpiecznym miejscem na ziemi. Według wicepremiera Mariusza Błaszczaka jest on dostatecznie chroniony, choć rząd będzie szukał jego wzmocnienia, o czym dyskutowano podczas obrad NATO w Madrycie. Przesmyk suwalski to obszar położony wokół Suwałk Augustowa i Sejn. Poprzez to terytorium kraje bałtyckie graniczą z Polską i innymi sojusznikami w NATO. Także to miejsce rozdziela obwód kaliningradzki z będącą sojusznikiem Rosji Białorusią. Politico ze względu na położenie przesmyku określiło go najniebezpieczniejszym miejscem na ziemi. Amerykański portal twierdzi, że jeśli Moskwa będzie chciała konfrontacji z NATO, to tutaj rozpocznie atak. Jednym z elementów uderzenia miało być odcięcie z Litwy, Łotwy i Estonii właśnie poprzez atak na ten przesmyk suwalski. Odcięcie od możliwości dyslokacji, przesunięć i wsparcia
natowskich sił. Wyjaśnia profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej. Na ten obszar już dzisiaj skierowane jest spojrzenie Kremla, zwłaszcza po działaniach, jakie podjęła Litwa. Realizując unijne sankcje, kraj wprowadził na swoim terytorium zakaz tranzytu kolejowego stali i wyrobów z metali żelaznych między Kaliningradem a pozostałą częścią Rosji. Kreml zagroził reakcją. Nie wierzę, że Rosja rzuci nam wyzwanie wojskowe, bo jesteśmy członkiem NATO. Mówi prezydent Litwy. Przekonuje, że jego kraj jest gotowy na nieprzyjazne działania Kremla w obszarze energetyki. Putin już teraz wykorzystuje ograniczenie tranzytu do celów propagandowych. Rosja przedstawia to jako próbę zaduszenia Kaliningradu, jako atak, jako właśnie rozpoczęcie wojny. Ale NATO wojny nie chce. Dostarcza dziś broń Ukrainie, ale za wszelką cenę próbuje uniknąć bezpośredniej konfrontacji z Rosją. Ryzyko jednak istnieje, na co wskazują słowa jednego z emerytowanych generałów niemieckiej armii. Oceniam sytuację jako bardzo wybuchową. Kaliningrad ma dla Rosji ogromne znaczenie strategiczne. Znajdują się tam pociski Iskander, które mogą być uzbrojone w broń jądrową. Polskie wojsko otrzyma kolejne zestawy przeciwlotnicze Piorun, które swoją skuteczność potwierdziły na polu walki na Ukrainie. Polskie Pioruny okazały się bardzo skuteczne w walkach na Ukrainie. Przenośne zestawy, które obsługuje jeden żołnierz, eliminują rosyjskie śmigłowce Mi-24 i nowoczesne K-52, samoloty Su-34 i Su-25, a także bezzałogowe drony. Polski zestaw potrafi oszukać zabezpieczenia jednostek powietrznych przed atakiem. Rakieta Piorun automatycznie naprowadza się na źródło promieniowania termicznego, czyli emitujący ciepło obiekt. Pioruny są zmodernizowaną wersją zestawów Grom, które znajdują się na uzbrojeniu Wojska Polskiego. Gromy sprawdziły się m.in. w trakcie wojny w Gruzji. W 2016 roku Wojsko Polskie zamówiło 420 mechanizmów startowych i ponad 1300 pocisków Piorun. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o zwiększeniu zamówienia. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Polska Credit Union zaprasza do korzystania z nowej, bardzo dobrej oferty na lokaty oszczędnościowe. Więcej informacji można uzyskać w dziale inwestycji pod podanym numerem telefonu lub na naszej stronie internetowej. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu i dużo zdrowia. Do zobaczenia.